Siemano, z tej strony Kosiorski, jest dzisiaj ze mną Aniołek. Cześć wszystkim. Dzisiaj gramy w Catastronauts, czyli bronimy naszego statku kosmicznego przed potworem. U góry po lewej stronie mamy nasze życie, po prawej tego potwora. Ja gram tą dziewczyną, a Kosiorski tym rudym. Ogólnie no to mamy do dyspozycji tą skrzynkę z narzędziami niebieską, do naprawy i do gaszenia gaśnicy. Oprócz tego działka, które działają na różnej zasadzie, na przykład to na dole musi się załadować i po załadowaniu strzelamy raz na jakiś czas, to po środku ono strzelamy na zmianę, oczywiście też ma swoją baterię. To, co widzimy na środku, to jest specyficzne akurat dla tej konkretnej planszy, czyli ta bomba, która przelatuje, ona jesteśmy dla niej niewidoczni, jeżeli przyciśniemy ten przycisk w odpowiednim czasie. Oprócz tego, Kosiorski, co jeszcze tutaj? No, ze względu takich rzeczy technicznych gramy w dwójkę, ale możemy grać w dwójkę, trójkę, czwórkę, no generalnie tylko do czterech osób, od dwóch. I jest to tylko na gra lokalna, nie możemy grać przez internet z kimś, więc no niestety pogramy tylko gdy ktoś do nas przyjdzie. I to trzeba mieć na uwadze od tej grze. W dwójkę jest troszeczkę ciężko. Lepiej by było być przygotowanym na trzech graczy, więc jak macie dwa pady i kogoś, kto do was przyjdzie, to jest świetny wybór ta gra, bo no właśnie można się fajnie podzielić, kto co robi. Ale jak widać, mapa jest też taka duża, że nawet jeżeli byśmy się z Aniołkiem podzielili, że nie wiem, ja gaszę, no to jednak nie dam rady polatać po całej mapie i żeby jeszcze działkami. Trzeba robić jak najwięcej naraz rzeczy. No i na przykład tutaj jest to działko, co Aniołek mówiła, że jest takie właśnie, że na zmianę, no fajnie się dogadać, wybrać taki moment, kiedy możemy iść tam razem i z niego strzelać. Tak to byśmy dużo szybciej pokonali przeciwnika, no ale zobaczcie, ile tu się dzieje na tej mapie, a powiem wam szczerze, że dzieje się czasem jeszcze dużo więcej, bo no różne są te poziomy. Są poziomy, gdzie coś możemy, gdzie nas zamraża, gdzie jest dużo więcej ognia. Co jeszcze było? Były takie drzwi, co wciągały, znaczy jak otworzyliśmy je, to one niby gasiły ogień, ale i nas mogły wciągnąć. No możemy też zginąć, prawda Aniołek? Tak, też poziom w zasadzie trudności nie jest zawsze tak zawsze nie rośnie, tylko czasem no na przykład po tej planszy był boss, który był dosyć łatwy, więc to nie jest tak, że jeżeli tego nie możecie przejść, no to później już w ogóle nie dacie rady, ale warto przetrwać. My to też przechodziliśmy z kilkanaście razy. Oprócz tego to, co mamy na tej mapie, czyli w lewym górnym rogu, tam jest, jeżeli ktoś z nas przegra, jedna osoba, druga może ją odrodzić. Czasem też jest taki plusik, gdzie na przykład możemy nareperować nasze własne zdrowie, ten pasek jest typowo nad nami. Także ogólnie każda mapa ma coś takiego charakterystycznego dla siebie. Czasem też są takie baterie, które trzeba naładować i włożyć właśnie do armatki, żeby w ogóle ona działała. No i też w tej grze jakby ma element losowości znaczenie, bo jeżeli zaczniemy, to naprawdę te działa nas atakują w różnych miejscach. To nie jest tak, że jest dana mapa i zawsze atakuje nas w tym samym miejscu. Dlatego tak. Może się czasem zdarzyć tak, że mamy fajny początek, a czasem mamy naprawdę beznadziejny, że od razu nam coś podpaliło i w ogóle. My też pojawiamy się w zasadzie w różnych miejscach, więc czasem jest to bardziej korzystne, czasem mniej dla nas. Oprócz tego z kwestii takich teoretycznych. Gra jest na Steamie od około 2 lat. Teraz w październiku na 2020 rok kosztuje około 50 zł. Też ją pewnie można zdobyć na Humble Bumble za pewnie 1 dolara, więc warto łapać promocję. Oprócz tego tutaj jest taki śmieszny dodatek, kiedy dobrze się ustawimy do zdjęcia po wygranej. Może to tak... No to nie jest takie łatwe, żeby właśnie w zasadzie tak się dobrze ustawić. Ale ogólnie gierka fajna do pogrania ze znajomymi, którzy do nas przyjdą zdecydowanie. Tak jest, także dziękuję Aniołek, że byłaś, że zagrałaś, że pokazałaś tą gierkę. Dzięki. I dzięki wam za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej. Cześć.